Chciałem Wam pokazać w jaki sposób dwóch ludzi na raz może być w błędzie i jak w ogóle to przedstawia prawdę o, 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 naszym, o naszym dyskursie, nie? Więc słuchajcie. Słuchajcie, to jest. Tak, Adam something. E, bo zacząłem o tym mówić, ale potem zmieniliśmy temat, więc ja troszeczkę zresetuję te rozmowę i powiem to, powiem to teraz. E, jest w tej chwili wielka imba, gdzie Adam Something przejechał się po Hasanie. Hasan nazwał Adama wcześniej faszem, e, bo ja nie, ja nie wiem, nie znam backgroundu, ale Hasan powiedział, że Adam był kiedyś faszem i zmienił pozycję. E, e, więc e, e, więc e, tam się te chłopacy się pokłócili pokłócili się o wideo od Gravel Institute które admittedly nie jest najlepszym wideo y, ale z jednej strony y, Adam something wskazuje, że Hasan jest za bardzo America bad i, i że jest jak zachodnia lewica która we wszystkim chce się doszukać America bad e, i, i koniec natomiast e, z drugiej strony e, sama, sama argumentacja e, Adama Something jest momentami słaba po prostu i e, tak jak Rewo ładnie określiła że jest takim trochę korolukiem e, w tym wideo to zgadzam się z tym Hmm. Hasan obraził, ale nie wiem co, nie, nie wiem w tym momencie, nie wiem w tym momencie o jakiej głupocie myślisz. W sensie, ja słuchałem Hasana dużo du, wypowiedzi Hasana i ja na przykład bardzo szanuję to, że Hasan się przyznał do tego, że zjebał sprawę kompletnie, mówiąc, że nie będzie wojny. To jest dla mnie coś, co bardzo szanuję. Ehm. Natomiast ja, szczerze mówiąc, ostatni, ostatnie dni nie oglądałem w ogóle Hasana, więc nie wiem, co tam się od Janie pawliło. Chwila, ale to Hasan powiedział, że zrobił loda... A to nie Wosz powiedział, że zrobiłby da Putinowi? się wydaje, że to Wosz powiedział. Dobra, zobaczmy co tam, co tam powiedział, A nie, otworzyłem się w miejscu. To był Hasan, okej. Okay. Znaczy słuchajcie, Hasan jest, jest tym, to jest ładne określenie na niego, to jest himbo-streamer. To znaczy, taki trochę ładniutki, trochę głuputki, głupiutki chłopak, on zresztą sam przyznaje momentami, że, że, że jest himbo. I tak, on pierdoli straszne głupoty momentami. Ale uważam, że dalej odgrywa dość dużą i dość ważną rolę w dyskursie politycznym. Nie, Wosz streamuje na YouTubie. Well technically they only they admitted that only 10 to 20%. Um, Adam something posted a 40 minute video about how Gravel lies about Azov, so a bunch of Eurosock Dems might come in here being fucking annoying. Dude. I'm sorry to say this, but you know Europeans and fucking being secret crypto neo Nazis goes hand in hand sometimes. Okay, Europe and uh, pro NATO Europeans being a fucking fan of Nazis or running defense for Nazis is not exactly news to me. Okay. Ale z tym akurat się zgadzam. Eee, w sensie to, to akurat nie jest koniecznie rzecz tego holy shit also adam something look i know he's got some good videos on fucking you know engineering stuff but uh deeply deeply fucking frustrating to to constantly uh you know have this conversation especially when it's literally an ex alt right guy who was a nazi until like literally a fucking year ago okay maybe it's real comfortable for uh someone to to fall back into those uh, into those uh, propaganda talking points Well, technically... To jest ta rzecz, którą obraził wszystkich Europejczyków. Jezus Maria, to Europejczycy mają strasznie, strasznie cienką skórę. Ale nie ja. W sensie. E... <laughs> Chciałem powiedzieć, że szczególnie w Polsce, jeżeli czujecie się obrażeni tym, że dużo osób broni faszystów. To gdzie wy byliście przez ostatnie 15 lat? Eee, eee, natomiast, eee, jakby. Eee, ja mówię, ja nie znam backgroundu. To z ust Hasana zabrzmiało arogancko. No, kurwa, no. Z tego dużo rzeczy brzmi arogancko, no... Ale to jest. To jest ta rzecz, o którą wszyscy się są spoceni, naprawdę. Jezus, Maria, on miał naprawdę dużo gorsze teki. W sensie. Czy Hasan jest arogancki? Jest chuj arogancki. W sensie, szczerze, jest arogancki, ale przynajmniej przyznaje się do błędów. To jest ta różnica między nim a Woszem na przykład. Ja bym się tu nie doszukiwał wrażenia Europejczyków, ale dla mnie cały ten ark skreśla Hasana. To okej! Okay. W sensie, wiecie, ani ja przesadnie nie promuję Hasana w tym streamie. Eee, ani nie tego. Nie, 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 więcej niż raz, pójdźmy. Eee, ani nie, 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 nie każę wam tego. Ani ja nie jestem, jakimś wiecie, stanem za za Hasana, żeby. E, żeby. E, e, tutaj mówić: o, Dadi Hasan, najlepszy ma taką fajną brodę. A! E, natomiast. Szczerze, obejrzałem, obejrzałem wideo Adama i to wideo obejrzymy. I uważam, że jest kiepskie ee, ale obejrzałem też wideo Włosza na ten temat i uważam, że Wosz dużo lepiej się przejechał przez ten temat. Między innymi dlatego, że podczas gdy ee, Adam Something narzeka na bardzo szeripikowane. Ee, ee, jego zdaniem rzeczy w wideo, o tyle Wosz dyskutuje z punktami. I to jest dla mnie dramatycznie, dramatycznie duża różnica. I wiecie... Uh, ja... Właśnie dlatego chcę z wami obejrzeć to wideo, bo uh, wydaje mi się, że jest tutaj uh, duża Co on tam zrobił, zafikoła prawie, że równając yy, yy, w uproszczeniu ProNATO Europe, A, ale to. A, 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 ja się z tą pozycją zgadzam. W sensie, yy, ja nie zgadzam się z. Yy, znaczy. <ścoughs> nie jestem taką, wiecie, tą nie, nie, niemiecką lewicą, która. O, pogódźmy się z Rosją i w ogóle. Ale zgadzam się na przykład z tym, że NATO jest, jest organizacją ofensywną. i e, to jest bardzo duży problem z NATO i bardzo duży problem z NATO jest Team America World Police na której w tym momencie widzimy bardzo poważne pęknięcia i e, też inwestowanie naszego zaufania e, m, długoterminowo w NATO może być bardzo ryzykowne bo pamiętajmy o tym, że ten sojusz Jakkolwiek by na powierzchni nie wyglądał na spójny, tak pod, pod skórą tego e, są e, so, so, so niezgody między tym, jak Niemcy chcą realizować rzeczy, jak Francuzi chcą realizować rzeczy. E, I to nawet jeżeli zignorujemy taką, tak, taki, tak, 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 taką sytuację, jak ta zagrywka z, z migami w tej chwili, nie? E, z perspektywy globalnej zakładają, że Europa to całość, włącznie z tym się zgadza. Większość ludzi nie jest w stanie nazwać państw w Azji i łączy politykę Chin z polityką Indii, więc też nie rozumiem, dlaczego słowa Hasana są jakieś obraźliwe. Mówię, ja myślę, że ludzie e, funkcjonują za bardzo w tym binary pod tytułem Hasan bad Hasan good. Tymczasem zdrowym podejściem jest Hasan, E, ale kinda useful. E, I. To samo mam z Woszem. Chyba wielokrotnie słyszeliście, słyszałyście, że ja mówię, że Wosz jest na przykład zajebiście arogancki i że mi się nie podoba, ale jednocześnie ja wracam do materiału Wosza, ponieważ ja widzę wartość w jego retoryce, w jego narracjach, w jego spojrzeniu na świat. Ponieważ to nie jest tak, że ci ludzie e, są binarnie e, dobrzy źli. Nie? Co na to zgodzę się, że to są już ofensywny, ale niestety potrzebny, dopóki UN nie będzie defensywna. Ale UE nigdy nie będzie defensywna na przykład. Kiedy ja polubił, mi się super podoba i nie umiem go sobie wyglądowo odpodobać. Rewo, obiecujcie, że dopakuje. Trochę włosków zapuszczę. Brodę już mam, więc tego i zapomnisz. O wujku, Hasanie. A... <śleszamy> Eee, e, e, tego. F, 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 wiecie, ja bym po prostu nie chciał, żeby cała ta rozmowa. Bo ja widziałem, jak wygląda rozmowa na Jacek'sie i w pewnym momencie mi się odechciało. W znaczy, w ogóle, jak widziałem, jak wygląda rozmowa polityczna na Jacek'sie, to zrobiłem, i tyle. Eee, natomiast. Eee, ymm, 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 dosłownie robię się z tym Kosada. Eee, wiesz co? Nie, a co jest, A trzyma, co zrobił? O Jezus, on znowu zrobiło szczepionce. Jesus fucking Christ. Dobra, nie, to będzie jutro, pierdolę to. Eee, w każdym razie... Eee, Miki, widzowie już mniej więcej niż raz podrywali. Ty wiesz, że tej razy Chrysku się domagał... Eee... tego? Uh, uh. Myślisz, że, że to futro, które jest tego, to nie jest rezultat tego, że oni mnie przez pół wakacji naga nagabywali, żebym, żebym pokazał futro? E Dozji, wiesz co, ja myślę, że to jest troszeczkę bardziej złożony, e złożony temat i myślę, że to jest temat, w którym e musimy e dalej e pamiętać o jednym. Żyjemy w świecie, w którym e na to istnieje. Co by się stało, gdyby na to nie istniało? Nie jest odpowiedzią, którą posiadamy. Nie jest rzeczą, którą na którą jesteśmy zdolni odpowiedzieć. I e, e, w związku z tym, e, myślę, że myślę, że warto na to brać poprawkę. O Jezus. Ja Nie widzę, jak mi się wideo włącza, jakie jak jest jak je celowo wyłączyłem. E, na to trzeba brać poprawkę, i e, nie, nie znamy tej dynamiki tak naprawdę. E... Natomiast spójrzmy na wideo. Dyskusje na językach są różne, bo są osoby popełnione z automatu przez jedną grupę, a inni przez drugą. Znaczy wiesz co? Ja mam wrażenie, że to jest niestety właśnie to, co próbuje jakby tępić u nas. To znaczy to fajne chłopactwo, nie? Ludzie, którzy, którzy dyskutują językiem memów, gdzie mają częścio, często lipkowe pozycje, ale zachowują się tak, jakby ee, oni rozgryźli całą politykę, o tak. I już nic mądrzejszego miało się nigdy nie pojawić. I dlatego mnie to, to, to odrzuciło. Albo pierdolą głupoty, tak jak wiesz, przez pół dnia pierdolili o, o tym, że yy, rozumiem ironicznie, że o, bo wegaństwo to lipkostwo, a coś tam, coś tam. Nie i. Yy, yy. Eee, patrzymy na wideo na Adama, a ja wam mówię co mi w nim nie gra i dlaczego a, i dlaczego dlaczego uważam, że to jest materiał, który bardzo kiepsko działa w kwestii. E, bardzo bardzo kiepsko działa w kwestii. E, dyskutowania o Ukrainie i na na niej. Eee, a tymczasem. Dej mi szmatę, włącz myślenie. Nie, czekaj w drugą stronę. Załóż szmatę, włącz myślenie, zostaw suba jak marzenie. Pomyśl sobie o Donejcie, będzie to jak szczepionki przyjecie. Zostań mi tu, szefie, patronem, to zapewni Ci ochronę. Bądź patronką mą fowo i urodzisz się na nowo. No, Adam Something. Hello everyone. Today we are going to take a look at a video titled How America Funded Ukraine's Neonazis by the channel called The Gravel Institute. Aha, ja... Just who are The Gravel? Ja od razu zaznaczę od razu na początku. To wideo Gravel Institute jest słabe. To nie jest dobre wideo. Tylko nie z powodów, które wy... znaczy, w większości nie z powodów, które omawia Adam Something. On ok, dobra, to przeskoczę, bo to jest niepotrzebne. Generalnie Gravel Institute chce być kontrą dla Prager University, o którym rozmawialiśmy ostatnio na streamie, czyli dla takiej, dla takiej tuby propagandowej e, prawicy sponsorowanej przez baronów ropowych, nie? Nie ma, sensu, nie ma sensu o tym się za bardzo rozwodzić, bo po prostu Gravel chcą być e, alternatywą, są w umiarkowanym stopniu i tyle, nie? I to jest, to jest ta rzecz, na, którą, na, na której zaszczędzimy kilka minut. Eee, eee, I... aha, dobra, ale tu jest ważna rzecz, którą warto powiedzieć. A, dobra, nie, muszę jeszcze kilka sekund cofnąć. Bo on tutaj pokazuje, jak PragerU manipuluje. Try too hard to disseminate misinformation. This is due to their target audience, namely US conservatives, a group whose worldviews are based mostly on emotionally held positions. And then those conservatives go out looking for justifications for their feelings, which PragerU is happy to provide. So, as a conservative, if you simply hate black people, let's say, you won't be looking at the history of systemic discrimination, the lingering effects of redlining, Jim Crow, slavery, and so on, to try and contextualize and perhaps eliminate your bias. Instead, you'll be watching Police Go Where the Crime Is by PragerU, which confirms your biases of black people being violent, criminal savages who don't work and abandon their children. In the 75 largest US counties, about 60% of robbery and murder defendants are black, even though blacks comprise only 15% of the population in those counties. In New York City, blacks make up 73% of all shooting victims, though they're 23% of the city's population. In Chicago in 2016, there were 43 Czarni są stają większość ofiar strzelanin mimo tego, że są małą częścią populacji. To znaczy, że może życia osób czarnych są mniej cenione niż życia osób białych, a nie że są częściej banditos. o Jezu dziękuję. 300 shooting victims prawie all black. Among the 200 victims under the age of 12 Was a three year old shot on Father's Day who is now paralyzed for life, and a ten year old shot on Labor Day whose pancreas and spleen were ripped apart. In short, PragerU has it rather easy, preaching to a friendly audience preconditioned by the conservative media industrial complex, having suppressed their critical thinking skills as much as possible, so they will accept any bogus graph, half truth, and outright falsehood as the capital T truth in service of the conservative agenda. For PragerU, it would be much more difficult to propagandize to a leftist audience, since that group is generally more aware of history and socioeconomics, by and large have better critical thinking skills, and would be more prone to calling them out on their bullshit. If we had a No Widzicie, lewicowcy mają większe mózgi, nie? E, jakby tutaj się nie zgadzam z Adamem, tylko pod, czy pod jednym względem, ale to jest dość znaczący tego. E, te wideo są z, z jednej strony, mają być klepaniem po pleckach dla konserwatystów, ale też mają być i z tego co rozumiem, w sumie robią robotę dla liberałów. A Stalinist Prager Hugh, let's say, they would need to be much more subtle, using every opportunity for plausible deniability, phrasing statements and questions neutrally but in a very leading context, and so on and so forth. Otherwise, their core audience would be made up of people with the following characteristics the alpha and omega of their worldview being US bad, the fetishization of the Soviet Union and thinking it achieved communism or was progressing towards it despite uh, reality, the bizarre reverence of countries that are opposed to the US, like North Korea, Cuba, Syria, and so on, just because they're opposed to the US, and branding all their opponents as fascists to justify every action against. Against them, and then denying the actual fascist actions of the governments they support. In common parlance, we call these people tankies. The name comes from the Soviet Union rolling tanks into countries to crack down on anti Soviet protests. You might have guessed, but these people aren't leftists. They are Nazis painted red, for all intents and purposes. And so, the Gravel Institute. Let's take a look at this video of theirs. In the spirit of Sean, the video is linked in the description. Feel free to check it out to make sure I'm not misrepresenting any of their points. And just to clarify, this video came out six days before the Russian invasion of Ukraine. 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 You've probably heard about that country a lot. For the last few years, Ukraine has been one of the most important conflict points in the world. It's the site of a proxy war between Russia and the United States. Okay, so we're 20 seconds in and we already have a problem. Ukraine is the site of a proxy war between Russia and the United States. A proxy war is when two larger powers battle each other through smaller, local forces that they control or heavily influence, all in service of their geopolitical interests. But in the case of Ukraine, this is incorrect. The Ukrainian government is supported by the US and other Western nations, but they are by no means proxies of the US. They are a democratic government that came under attack by actual Russian proxies and the Russian army itself, at which point they asked for help. And they got it. Just because Ukraine defending itself against Russian imperialism coincides with Western interests of not having Russian imperialism doesn't make this conflict a proxy war. So, right off the bat, this is a serious misrepresentation by the Grevel Institute. Imagine if Czechoslovakia resisted the Nazis as the latter annexed the Sudetenland and they got military equipment and training from the UK or something. Would that make it a proxy war between Germany and the UK? Of course not, that would be ridiculous. But it would be a great opportunity for Nazi propaganda to try. Dobra. Mm. Eee. Słuchajcie, tutaj kwestia jest taka, że... Ja się jednocześnie zgadzam i nie zgadzam. To znaczy... Mm. Temat Proxy Wars jest bardzo... Mm, bardzo śliski. To znaczy... To, co jest proxy war, a co nie, jest bardzo, myślę, umowne. W sensie to działa tak. Proxy war jest de facto konfliktem interesów dwóch potęg, w które zaangażowane są, jest zaangażowany jeden lub więcej małych krajów, tak? mniejszych krajów. Na które te potęgi, oddziału, oddziałowując, próbują, e, próbują e, wygrać, tak? I widzimy takich proxy war, e, takich właśnie w w wojen przez pośredników bardzo dużo na Bliskim Wschodzie. E, natomiast e, ja myślę, że. E, Nazywanie wojny w Ukrainie, tego konfliktu, który ciągnie się od, 2000, od 2014, proxy warem Stanów i Rosji jest bardzo nieuczciwe, dlatego że zaangażowanie USA w ten konflikt nie było nawet bliskie. Za, jego, ich zaangażowaniu chociażby w Syrię, tak, więc, więc to jest taki, taki, taki bardzo, bardzo nieuczciwy framing. Uh, natomiast tak, poniekąd rozgrywają się tam interesy um, amerykańskie i rosyjskie. Przy czym myślę, że amerykańskie rozgrywają się troszeczkę w innym um, kontekście niż, niż um, implikuje Adam Something. Znaczy w dużo większym stopniu odgrywają się w kontekście, my chcemy skolonizować ten kraj i nie chcemy, żeby druga strona go skolonizowała, a nie my nie chcemy rosyjskiego imperializmu. I oczywiście ktoś może powiedzieć w tej chwili, że uh, to jest stawianie, uh, to jest w tym momencie dopierdalanie się do NATO w sytuacji, w której. Znaczy do Stanów konkretnie, w sytuacji, w której absolutnie nie, nie powinniśmy tego robić ze względu na to, że no sorry, ale Rosja jest zdecydowanie tą złą stroną, podczas gdy USA a, co najwyżej nie jest dobrą i to też w zależności od perspektywy i narracji. E, natomiast e, wydaje mi się, że wizyta Bidena i to jak oni Jak oni z pozycji takiego, wiecie, dobrego wujka, który klepie, klepie, klepie małego, małego chłopca po głowie, podeszli do, 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 do tej sytuacji w Polsce, na przykład. E, mimo wszystko trochę pokazuje, że... Ta równowaga między USA a ich, w cudzysłowie, partnerami, wcale nie jest... E, nie, nie, nie jest solidna, nie? Discredit Czechoslovakia and justify the invasion, saying how Czechs are just pawns of the English and how their resistance is bringing war to Europe for no good I reason. Dobro if dobro reason. Dobro. Stop fighting us; there will be peace. We had a vote in this sudeten and people do want to join us, so it's all good. Right. Russia could launch an attack on Ukraine any day now. We are ready, and all of NATO is ready. But it's also a place most people don't really know a lot about. So the story we hear about Ukraine's history and its conflict today has very little relationship to reality. I'm going to tell you a story about modern Ukraine, but this is also a story about America and how American money and weapons ended up in the hands of these guys. The neo-Nazis and ultranationalists of Ukraine's far right. Wait, did you catch that? They just moved the goalposts. How America funded Ukraine's neo-Nazis versus how American money and weapons ended up in the hands of these guys. Those two <laughs> To na przykład, właśnie mówiłem o, o kwestiach y, językowych, to nie jest przesłanie słupków. To jest inne ujęcie tego samego tak naprawdę tematu, ponieważ y, w momencie, w którym. Y, znaczy, ja rozumiem, że on by chciał tutaj powiedzieć, że przychodził pan pan, pan CIA w ciemnych okularach i tego. Y, otwierał walizkę i. Y, Dawał nazistom tego, którzy jeszcze hejlowali przy, 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 przy okazji odbierania tych pieniędzy, i tak widzi pierwsze zdanie, a drugie zdanie widzi jako dużo bardziej zniuansowane, ale to pierwsze jest nagłówkiem. To drugie jest zdecydowanie za długim nagłówkiem. I o tym warto pamiętać. Dlatego, dlatego właśnie w materiale Adama widzę dużo cherry pickingu, który jest bez sensu. I który argumentacyjnie nie działa i nie powinien być traktowany poważnie. Two statements have very different implications. The first implies a deliberate effort from the US to arm Ukrainian Nazis, while the second suggests that arming neo Nazis wasn't the intention, only an unfortunate side effect. And slimy rhetorical tricks like these should be familiar to anyone who has ever watched Prager University. Think about the even greater number of Palestinians who are now homeless in Gaza because Hamas chose to hide weapons in residential buildings. And when naive American and European NGOs offer millions to rebuild Gaza, who do you think will get that money? It won't be you, the people who really deserve it and need it. It will be the leaders of the Hamas gang and their friends who will add new rooms to their fancy villas. Rather than rebuild homes, purchase coronavirus vaccines, or provide social services for their people. And the peace you so deserve, the peace which could have been possible when Israel withdrew entirely from the Gaza Strip in 2005, will be even further out of reach. Well, it looks like all that aid we're sending to Palestinians is ending up in the hands of extremists. Therefore, we should stop giving money and aid to Palestinians and just let Israel invade the Gaza Strip in a special military operation where they de islamisticize the area in order to finally bring peace to the Middle East. One Tylko że to nie są te same przykłady. Jedno jest innym ujęciem tego samego zdania, a drugie jest całą narracją zbudowaną wokół. E, pewnej koncepcji i nie rozumiem dlaczego on uważa że te rzeczy są takie same. Znaczy rozumiem. Obejrzał to, wkurzył się i powiedział, że i zaczął wybierać rzeczy do dopierdoli. tylko że to nie jest dobra argumentacja. Good powiedzieć. though for some reason I highly doubt Instytut Institute would agree with stopping aid to Palestinians. It's funny how that works. Let's start in 1991, when Ukraine became fully independent from the Soviet Union. And independence was tough. After the fall of communism, the economies of post-Soviet republics were falling apart. Minor point here, but while in common parlance we do refer to the end of the Soviet Union as the fall of communism, that is incorrect. The Soviet Union was a state capitalist oligarchy at best, and never even came close to abolishing the state, currency, or social classes, as in communism. I you that for me, this <laughs> speech. Że, że, że ta wypowiedź e, bardzo kojarzy mi się z takim ACTUALLY, NO ACTUALLY e, I wo, jeszcze, co zabawne, Wosz w swoim materiale powiedział dokładnie to samo. E, w sensie też się do tego przypierdolił. I ja rozumiem, dlaczego się do tego przypierdalają. Ale dla mnie, w zależności od tego, do kogo mówimy... i i I expect a channel fancying itself as leftist to be more precise with its leftist terms. State institutions were being hollowed out. A so called gangster capitalism was becoming dominant. So in the 1990s, Ukraine's economy and quality of life collapsed. And it's never really gotten better. Adjusted for inflation, Ukraine's GDP per capita was higher in 1990 than it was in 2020. Tutaj warto, warto podkreślić jedną rzecz, bo ten wykres wygląda zupełnie inaczej, jeżeli się nie zrobi korekty na inflację i bardzo dużo, bardzo dużo wykresów tego typu nie robi korekty na inflację i wtedy faktycznie ten wykres wyrywa do góry. Eee, natomiast to nie sprawia, że ten wykres jest eee, nieprawidłowy. Mało tego... Eee, hmm. Mało tego, troszeczkę zjebana jest ta tabelka, ponieważ gdyby, i to, to jest rzecz, którą wytnęło Wosz i w sumie, jak ją zobaczycie, to jej nie możecie odzobaczyć. Gdyby ukraińskie GDP per capita wynosiło 13 milionów, to w Ukrainie nikt by nie żył źle, nie? E, e, także, także tylko taka, taka, taka mała rzecz. Health outcomes are abysmal. in 2019 the life expectancy of ukrainian men was lower than in syria iraq and north korea first off i'm glad grevel institute has such unwavering trust in demographic data provided by the syrian and north korean governments very noble. Second, according to the World Bank data they cite, male life expectancy in Ukraine is currently at an all time high, even with an ongoing war inside the country where lots of men tend to die. So, by their metric, male life expectancy should be a relative success story, not abysmal as they put it. What a strange inconsistency in their rhetoric. Third, the choice of countries on the graph. You might think a comparison with Poland, Russia, or Hungary, or other Eastern European countries would be more informative since they are similar in terms of demographics, geopolitics, history, and so on. Why bring up these random countries from different corners of the world? Why not Eastern European countries? Well, because if you put those on the graph, you get this. Countries that used to be in the Soviet Union... You get this. Dalej dość dużą różnicę. No, bardzo dużą różnicę. Tak? Zwróćcie uwagę. I to, to jest coś, do czego ja się muszę przypierdolić, ponieważ uh, to jest... Straszny cherry picking ze, ze, ze strony Adama, który znowu e, nie zajmuje się tak naprawdę materialną krytyką, zajmuje się wybieraniem rzeczy, które go drażnią. Po pierwsze, zestawienie, zestawienie z tymi krajami e, jest zestawieniem po pierwsze z dwoma strefami konfliktu, e, Syrią i Irakiem, e, a po drugie z krajami, z którymi, ponie, przypomnę, to jest amerykański kanał mówiący do amerykańskich odbiorców, z którymi łatwo jest skojarzyć, że amerykańskiemu odbiorcy, że tam dzieją się złe rzeczy. Tymczasem e, zawsze istnieje to gówniane ryzyko, że ktoś powie Polska? Polska to nie jest część Ukrainy? I wtedy ten przykład będzie z dupy, nie? E, albo to, 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 to Czechy to, 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 to Czechy nie są w Pradze? E, ludzie różne, tak? Rzeczy pierdolą, tak jak mają problem z Gruzją, która powiedzmy jest za Georgia. Natomiast ten wykres nie poprawia sytuacji, ponieważ ten rozstrzał jest dalej kosmicznie duży i stawia Ukrainę na gorszym miejscu niż Rosja, i stawia Ukrainę w bardzo poważnym, w stanie bardzo poważnego problemu. I to, że jest ee, Najlepiej w, hi w historii nie znaczy, że jest dobrze. Więc e, nie wiem, dlaczego takie przed, taki framing miałby nagle stać się lepszy. I właśnie dlatego uważam, że e, Adam Something e, nie robi rzeczy lepiej niż, niż e, Hasan, tak, żeby tutaj stawać po, po jednej albo drugiej stronie. Tylko powiedzmy, czasem obie strony są w błędzie.

Tytułem, Dalej w Ukrainie występuje ten problem. such nuance, of course, did not make it into grevel institute's video. coincidentally, theirs would be the type of rhetoric you would use if you wanted to imply that aligning with the west doesn't make things better for the people. also look at these other countries that aren't aligned with the west that are doing better. right. in the next section, grevel institute describes the roots of ukrainian neo-nazism like so. and as quality of life collapsed, nationalism flourished. Some people turned to extremist politics. And that was partly because Ukrainian nationalism, formed in opposition to the Soviet Union, tended to have a strongly right wing flavor. To understand that, we have to look at a crucial figure in Ukrainian nationalist history a guy named Stepan Bandera. You see, in the 1930s and 40s, Bandera wanted Ukrainian independence from Poland and the Soviet Union so when the nazis invaded bandera allied with them his followers massacred huge numbers of poles and jews but in spite of this legacy bandera is still viewed as a hero in the west of ukraine there are stepan Bandera's streets museums and monuments in 2010 bandera was even named an official hero of ukraine so, in their world, this Bandera guy did ethnic cleansing while collaborating with the Nazis as he sought Ukrainian independence, and he's revered to this day mostly in the west of the country, which is a rather far right region. What Gravel Institute conveniently omitted is that the biggest resurgence of pro Bandera sentiment happened after Russia invaded Ukraine. Sure, the far right had a presence even before, and was also out to protest during the Maidan, obviously, but the real push for decommunization and the re establishment of a Ukrainian national identity came after Crimea was stolen, and when the Ukrainian army was already fighting a war in the east against both Russian proxies and actual Russian soldiers. To go back to examples from the east, why do you think groups like ISIS, the Taliban, or Al Qaeda gained such prominence, because a larger imperialist power invaded their lands, which galvanized their support and helped them rise to prominence. This is extremism 101, which I'm sure Grebel Institute would agree with. Why then do they not extend this very simple concept to Ukraine? Because then it would be much harder to fearmonger about Ukrainian Nazis in service of the underlying goal, which is to pander to an audience that only wants to hear America bad. I to jest powód, dla którego stwierdziłem, że kurwa, chcę to z wami obejrzeć. Ponieważ dla osób, które nie wiedzą, Adam Sontag jest Węgrem. I jak słyszę takie rzeczy od gościa, który, który... Jak słyszę takie rzeczy od gościa, który mówi, że on to się zna na wschodniej Europie, to mówię, ło kurwa, typie, trochę szalejesz. Bo po pierwsze To, że banderyzm był żywy A jest żywy bardziej Nie do końca coś zmienia Szczególnie jeżeli mówimy Jeżeli mówimy o wideo Odnoszącym się do Do Dzisiejszej sytuacji, tak? A to jest wideo tuż przed inwazji Rosji na Ukrainę A po drugie Wiecie, pamiętajmy o tym, że jakkolwiek ja, ja nie, nie, nie postuluję za tym żebyśmy kurwa zapomnieli o tym całym Wołyniu i tych wszystkich, i tych wszystkich zadymach, bo uważam, że to jest głupie, o tyle istnieje taka, taka, taka mała rzecz, jak na przykład relacje polityczne i E, uznanie bandery za bohatera narodowego e, stało bardzo w konflikcie z, e, polskimi, z polskimi interesami narodowymi, z, polsko, z, z polską wersją historii. I pamiętajmy o tym na przykład, że Ukraina nie uznała, e, znaczy nie, 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 nie uznaje z odpowiedzialności upaza e, zbrodnię wołędzką, z tego co pamiętam. A więc ta narracja i, i, i ten banderyzm, który z tego co rozumiem sięga 70% w tym momencie w, zachodnich, w zachodniej Ukrainie, to nie, jest, to nie jest pikuś, to nie jest e, coś, co, nad czym możemy sobie tak przeskoczyć i powiedzieć, to się tutaj wy tylko próbujecie przedstawić się Ameryka Bad, bo to nie jest tylko Ameryka Bad. Oni mogą być krajem, który bardzo fajnie, że się z Zachodem i z nami chce dogadać, ale który ma pewne problemy i pewne kwestie historyczne, które stoją nam mokonie. I e, w wypadku i w kwestii, w kwestii, nie wiem, zbrodni wołyńskiej, powinniśmy mieć na uwadze to, że e, no nie szuka się tutaj jakiejś zgody dokładnej między, między Polską a Ukrainą nie szuka się jednej wspólnej narracji a, i jest to poniekąd uzasadnione dlatego, że Bandera też jest, poniekąd, też jest symbolem e, właśnie tej niepodległości Ukrainy tak? problem polega na tym, że poza niepodległością Ukrainy od Rosji jest też niepodległością Ukrainy od Polski co daje ten sznyt antypolski w, w niektórych narracjach. No ale to, to nie jest taka rzecz, gdzie możemy być, aha, dobra, ale tym to się nie musimy zajmować. Ja uważam, że przy mnóstwie problemów, które, które wideo Gravela wyprodukowało, zresztą z tego co rozumiem, to wideo zostało zdjęte już, to tutaj akurat całkiem dobrze, że o tym wspomnieli, bo, bo to tłumaczy na czym zbudowany i jak funkcjonuje. Uh, Ukrainian neo Oh, sorry, I got ahead of myself there. Moving on. But Bandera is hated in the East, where Soviet identity was historically a lot stronger. And that East-West divide was a big fracture within Ukraine. In Western Ukraine, there was more stress on a specifically Ukrainian identity, closer to Europe. In Eastern Ukraine, meanwhile, people were more likely to stress their historic ties to Russia and the Russian language. Fast forward to 2010, when Ukraine elected a relatively pro Russian politician named Viktor Yanukovych as its president, with strong support from voters in the East. Yanukovych pursued a regionalist and Russia friendly agenda, which angered people in the West. So, the East West divide in Ukraine. The West is more pro European, while the East is more pro Russian, and the latter helped elect Viktor Yanukovych. None of this is false on the surface. However, calling Viktor Yanukovych a relatively pro Russian politician is a way to de emphasize Yanukovych's staunchly pro Russian politics. And I noticed how Gravel Institute leaves out the inconvenient fact that Yanukovych imprisoned his pro Western opponent, Yulia Tymoshenko, right after he got elected in 2010. Also, that he stole the election in 2004 when Ukrainians needed the Orange Revolution to force a rerun, which Yanukovych then lost. And these instances of twisting information using loaded language and disingenuous presentation only get more numerous as the video goes on. Like this na right here. I to na przykład jest bardzo dobre wytłumaczenie ze strony Dama, tak? I z tym się w pełni zgadzam, tak? Nie można nazywać Janukowicza relatywnie e, prorosyjskim, jeżeli e, bardziej prorosyjski, prorosyjscy są tylko ludzie, którzy e, urodzili się w Rosji, mówią po rosyjsku. I nie interesują się jakąkolwiek e, częścią świata, która nie jest Rosją, nie? E, więc e, tutaj faktycznie to, to, to było słabe. I na przykład taki fragment jest super dobrym wytłumaczeniem, i, i nie mogę tutaj się z tym tematem spierać, nie? And in 2013 Yanukovych announced that he was suspending discussions on Ukrainian integration with Europe. That decision sparked a protest movement centered in Kyiv called Euromaidan. After the Maidan Square, where, where it took place. In Kiev, thousands of Ukrainians continue to protest against the government's decision to hold off on signing a deal with the EU. And I want you to consider this. Hundreds of thousands of people out on the streets. OK. Spójrzcie na to tutaj. Spójrzcie na to. I ja wiem, że część z Was może oglądać na tę komórkę, więc to już tym bardziej nie tego. Ale nawet jak spojrzcie na to wideo, to możemy bardzo łatwo policzyć te czerwono-czarne flagi. Czerwieni jest dużo na tym placu. Flag, sensu stricto, też. Czy to spojrzymy sobie na to zgrupowanie, na to zgrupowanie, czy popatrzymy tutaj na całą tą dolną część tych flag czerwono-czarnych, które są flagami bandery, jest dużo i możemy, możemy ich szukać na tym placu tego. Tymczasem Adam jest bardzo niezadowolony, że ujęcia, które. Uh, Gravel pokazał, uh, skupiają się na flagach tens of thousands of flags and signs, and the 3 they show us are all bandera-related, with his portrait and the red and black flag. This was a conscious choice. They could have easily found footage of protesters from a massive crowd like this without bandera-related items, but instead they went out of their way to find footage that specifically contains far-adjacent imagery, and they did this to lay some groundwork for the next section, which is what I would call a mask-off moment. Let's give it a watch. In the West, Euromaidan was seen as a peaceful pro-democracy movement, and most participants really were ordinary people who were angry at the government. But as the protests grew, encouraged by a harsh repression from the police and a brutal sniper attack that killed dozens of protesters and police alike, a new, more sinister element emerged and began to hijack the movement. The ultranationalist came on the scene it was often the nationalists who were the loudest and the most violent. a group calling itself the right sector is perhaps the largest. its members can be seen marching around kiev in columns of about a dozen. groups like the quote right sector, the ultra-nationalist svoboda party, originally called the social national party of ukraine, Try turning those words around, acted as a small but influential organized minority within the protests. And those extremists played an important role in exacerbating the pro protests by encouraging violence and more radical rhetoric. There are allegations that the sniper attack was actually orchestrated by the right sector and its co conspirators. Okay, so what have we just listened to? Here are the main claims. So their first point about protesters being ordinary people is correct. Point number two is a lie, however, and unfortunately for Grevel Institute, I recognized the footage they used. See, in preparation for my giant video essay about Ukraine, I saw a lot of videos about police violence during the Maidan protests, and I also came across the footage Grevel Institute is showing here, or rather, the two versions of it: one shown by Western news outlets, and the other shown by Russia Today. Now, shortly after the Russian invasion of Ukraine, RT was banned from YouTube, but thankfully I downloaded their video back then. It's the same footage as in Western media, with an important difference. They cut out the part where the police start running at protesters with guns and opening fire, and only show the part where protesters, some also armed, return fire at the police, who are then forced to retreat. Here's footage from Radio Svoboda, in contrast, showing what actually happened, namely how it was the police charging at protesters and opening fire at them. And if we skip towards the end of the video, we arrive to the footage RT had shown, and through RT, the Grable Institute. And I even screenshotted some indicative comments from under RT's video back then, which I ended up not using for my Ukraine video essay. They're being fired at with live ammo. What are they supposed to do? I am surprised no police officer has flipped yet and fired a full clip in a crowd. I see retreating policemen who attempt to save their motionless colleague, how was he injured, and fired in self defense not at peaceful protesters, but an aggressive mob. They saved their lives. We can see that the peaceful protesters shooting at police and police escape. I am surprised. Why have they waited so long? So these comments were under a video titled "Police firing live ammo in Kiev clashes." These are the opinions RT is trying to conjure up with their deceptively cut footage, which is the same thing Grevel Institute did here, as they talk about allegations that it was the far right that did the shooting, while showing you injured and retreating police officers disingenuously cut from a video where police attacked first. The Grevel Institute is lying to you. Here by omission. And how about that article they show claiming that the shooting was done not by police but by the right sector and its co conspirators? Here it is on TheNation.com titled America's Collusion with Neo Nazis, written by Stefan F. Cohen, published on the 2nd of May 2018. Here's the paragraph shown by the Grevel Institute. That the snipers who killed scores of protesters and policemen on Kiev's Maidan Square in February 2014, thereby triggering a quote unquote democratic revolution that overthrew the elected president Viktor Yanukovych and brought to power a virulent anti Russian pro Regime, it was neither democratic nor a revolution, but a violent coup unfolding in the streets with high level support, were not sent by Yanukovych, as is still widely reported, but instead, almost certainly, by the neo fascist organization Right Sector and its co conspirators. The sniper attack was almost certainly done by Ukrainian neo fascists. Source? Trust me, bro. I'm Stefan F. Cohen, or was, who spent the last decade doing pro Putin apologia and was a frequent guest on Russia Today. And I did find this article about him in the New York Magazine titled The Pathetic Lives of Putin's American Dupes, written in 2014, around the time of Russia's annexation of Crimea. A tragically large number of left wing Westerners in the 20th century deluded themselves about the horrors of Soviet communism. As awful and unforgivable as it was, the process by which they made themselves into dupes was at least explicable. They loved socialism, and one country in the world was implementing socialism, so they persuaded themselves, and for a while it was working. Today's Russia dupes are a smaller, more pathetic lot. Above all, they are just plain weirder because they lack a clear ideological motive for their stoogery. Soviet Russia not only commanded a vast propaganda network, but embodied a doctrine with international appeal, and which had originated outside of Russia. Vladimir Putin's Russia follows no model except Russian nationalism. To the extent it employs a non nationalist philosophy, it's Main idea is that gays have weakened Europe, and yet the dupes still come. The most prominent intellectual apologist for Putin is Stephen F. Cohen, Princeton professor, Russologist for the left-wing Nation. Cohen is a septuagenarian, old-school leftist who has carried on the mental habits of decades of anti-anti-communism seamlessly into a new career of anti-anti-Putinism. The Cohen method is to pick away at every indictment of the Russian regime without directly associating himself with its various atrocities. Is Putin persecuting gays? Well, Cohen wants you to know that various Ukrainian nationalists. Dislike gays too. And also, Barack Obama's claim to snub Sochi because of gay rights is probably not on the level. Is Putin bullying and killing journalists? Eh, says Cohen. Every time a journalist breaks a leg, they say the Kremlin did it. Accidents happen. So, Stefan F. Cohen was your average Kremlin stooge with significant ties to Russian state propaganda, and he said that the Maidan shootings were almost certainly done by Ukrainian Nazis. The Gravel Institute doesn't mention Cohen's name or background in their video, they just throw out that screenshot and read out half a sentence. I suppose they really wanted to DM. Besides Cohen here. If they wanted to be unbiased, they could have said, Stephen Cohen, pro Russian academic and frequent guest on RT, alleges that the sniper attacks were done by Ukrainian neo fascists. But instead, we get a fleeting mention of a wild claim in an article without sources. And the problem with this is that there can be plenty of allegations made about everything. There are allegations that George Bush did 9 11. There are allegations about a ring of Democrat linked satanic pedophile cabal operating out of a pizzeria in Washington. There are allegations about George Soros wanting to import Brown people into Europe to commit white genocide. A pick your favorite, really. There are allegations. Is the rallying cry of conspiracy theorists and the euphemism for "I have no evidence." But to go back to the Gravel Institute's points, they even managed to contradict themselves. On one hand, the far-right people were hijacking the movement. meaning do tego. Uh, jak wam uwagę na to, żebyście uh, posłuchały, posłuchały akcentu osoby, która mówi. Zanim to. Jak się zapewne domyślacie, zupełnie, 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 zupełnie nieprzypadkowo, bo w tym wszystkim Adam naciska, jakoby to materiał wideo, który, który pokazano, pochodził z Russia Today. Uh, I że zachodnie outlety uh, inaczej obeszły się z tym materiałem. Co jest? Meanwhile, ostatnio jak sprawdzałem, uh... bbycy jest zachodnim outletem. I uh, pozwólcie, że pokażę wam w jaki sposób najpierw przedstawiany jest. the investigation suggests that is not the full picture. Only three people have been arrested over the killings. all of them members of this police unit seen here firing towards the protesters. but that was after 9 o'clock in the morning as the police retreated from the square. what happened before that? So... Zwróci, Zwróciłeś uwagę, że nie ma pokazanego natarcia policji. E, to nie jest przypadek, e, ponieważ to, to wideo na przykład mówi o e, kwestii, do której zaraz przejdę, czyli o kwestii snajperów. I o kwestii tego, że e, e, to, 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 to czy dyskutowane jest. Kto faktycznie strzelał i skąd. I e, z prawdziwą rzeczą, która, z tego co rozumiem, wciąż nie została rozstrzygnięta. I e, nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam żadnego pro problemu z przyjęciem, jakby, narracji, że e, e, to Janukowicz sprowo sprowokował, bo jakby e, tam działo się dużo rzeczy, które są w tej chwili trudne do prześledzenia i trudne do zrozumienia. Ale e, na przykład BBC Newsnight, z którego pochodzi ten materiał, tak? B BBC Newsnight, e, pokazuje w dalszej części tego materiału, najpierw rozmawiając właśnie z Andriem Szewczenko, z, który był aktywistą Majdanu, który dostał telefon od strony rządowej, że ktoś do nich strzela, e, i który próbował ustalić skąd strzelają, e, że someone is shooting at my guys and he said that uh, the shooting was from the conservatory he said second floor it's fire it's firearms and uh, please do something about that because it's getting really bad amid the chaos mr shevchenko contacted the man in charge of security at the protest camp he remembers the shot coming from somewhere different Выстрелы шли со стороны гостиницы «Украина». И было тяжело точно увидеть, откуда. Иногда казалось, что они идут как бы не с гостиницы, из гостиницы тоже, но идут из-за гостиницы Украины. The location matters. The Hotel Ukraine was, that morning, largely under the control of government forces. But the conservatory building, several hundred metres away, was firmly in the hands of the protesters. Just after 8 o'clock that morning, a news photographer had managed to get into the building with his camera. When I come inside, uh, I was saw the guys, uh, one come after me uh, with just a hunter gun. Hunting rifle. Hunting rifle. and. Uh, I, I saw the guy with the Kalashnikov and uh, after that uh, I came outside and uh, saw the other guys who was also with the guns some of them lying on the floor some of them uh, hiding after uh, behind the columns on the second floor and uh, uh, after that uh, the guys who saw me and said go out go out on the morning of the 20th there were Więc e, to jest materiał z 2015 roku. E, szukałem materiałów, które bardziej jednoznacznie określają, co tam się właściwie stało. I wiem, że e, ogólnie ten jest dużo bardzo sprzecznych narracji. Widziałem narrację, że strzelano z tego hotelu Ukraina, który przed chwilą pokazano, ale że hotel Ukraina był w rękach opozycji, a nie e, strony rządowej, więc tam. Z tego co rozumiem, cały ten, cała kwestia tych snajperów to jest gigantyczny shitshow, który nie został nigdy dobrze wytłumaczony. Jeżeli ktoś ma jakieś źródła dotyczące tego, ja bardzo chętnie je poznam, ale oburzony Adam Something niestety sam nie podaje żadnego źródła, które jednoznacznie to wyjaśnia. A moje próby ustalenia tego spełzły na tym, że jeszcze bardziej nie wiem, ale na przykład BBC Rock później podawało, że, że, że tam w dalszej części tego wideo nawet rozmawiają z rzekomym strzelcem, nie? Więc to jest jakieś zajebiste zamieszanie. Wiemy, że Janukowicz miał, niezależnie od tego, jak wyglądała dokładnie kwestia snajperów, krew na rękach i to jest niezmywalna krew. To jest rzecz, która, która jest nie do zbicia. I tyle, nie? I przy tym zostańmy. Ale widzicie, jeżeli rozmawia się w. Te... Jeżeli, jeżeli chce się być wielkim debunkerem, to niestety nie można się potykać w ten sposób, nie? A. Mam nadzieję, że na tym etapie już więcej niż raz pokazałem, że to wideo niestety jest merytorycznie kiepskie. I tutaj. The Ultra Nationalists began to hijack the movement. Bo to jest następna rzecz, do której on się doczepia. Ja znowu odwołam się do a, polskich narracji i do tego rozróżnienia, które istnieje w. Lipkowo prawicowej części jakby podziału pod tytułem: Nie, no przecież, przecież marsz to kobiety i dzieci. Tak, masz niepodległości. A twierdzenia, że no sorry, ale jeżeli maszerujecie z nazistami, to jesteście nazistami, nie? albo co najmniej ich wspieracie. I tutaj. Sytuacja była dramatycznie bardziej za zaogniona, i to jest pewien argument przeciwko nietrzymaniu się tego rozróżnienia, które uznajemy w Polsce, ale wciąż zaangażowanie tych sił było co najmniej problematyczne. tak? Gdyby w Polsce um, um, przypomnę, przypomnę takie mieszane uczucia, jak um, pojawiały się narracje, że kibole wspierają protest kobiet, nie? to niekoniecznie jest tak, że e, jeżeli weźmiemy odpowiednio dużo złego, to stanie się dobre. meaning they were taking over. On the other hand, they were only a small but influential group with a dozen of them marching around at a time and they merely helped exacerbate protests by encouraging violence. w kolumnach of about a dozen, tak? czyli w kolumnach po, dwa, po około 12 osób. and extreme rhetoric meaning they weren't taking over only they had a relatively outsized presence and their saber rattling inspired more violence here and there so which is it then did they hijack the protests or were they just a loud minority who said mean things and got into more scuffles why are you putting these mostly neutral statements in such a leading context travelvel institute in a way that all tankies and pro-putin lunatics can immediately infer what you're saying while you can still claim plausible deniability hmm by early 2014, the government lost the ability to control the protests. In a rapidly evolving political crisis, President Yanukovych has been voted out by parliament, forced to leave Kiev. And the US recognized interim government that replaced him had a significant far right faction. The deputy prime minister, the minister of defense, and others were all from that far right party, Svoboda. So, the interim government had a significant far right faction, and four ministers came from the far right Svoboda party. This is true, however. Grevel Institute is conveniently leaving out a number of relevant things here. The four people on the picture are Alexander Sikh, Igor Tanyuk, Andriy Mokhnik, and Igor Shvaika. And there are a couple of things to mention here. First, as Grevel Institute says, they were only part of the interim government. That means they were all gone by the 12th of November 2014, except for Igor Tanyuk, who left much earlier, having spent a grand total of 26 days in his position. Also, Alexander Sikh was one of three deputy prime ministers, with the other two not being from Svoboda. Second, none of these people were succeeded. By other Svoboda politicians. Third, on the elections in October 2014, the Svoboda party had lost 31 seats out of their original 37, having gotten only 4.71% of the national vote. The right sector also ran and won a single seat with 1.8% of the national vote. So, if Greville Institute wanted to be honest here, they could have said something like this The far right had a presence within the interim government, having achieved four ministerial positions from March to November 2014, except for the defense minister, who was removed after less than a month. They weren't succeeded by other far-right politicians, however, and Svoboda lost the majority of its seats during the October election, while the right sector only won a single seat. It doesn't sound so scary or dramatic when you put it that way, does it? But once again, the goal of Gravel Institute here is not to tell you what happened, but to push a specific pro-Russian narrative. In their world, the interim government was full of Nazis, and this led to backlash in the East, because Eastern Ukrainians were horrified at what they saw as a far-right seizure of power, with veneration of Bandera, An elimination of equal recognition for languages like Russian i tutaj pojawia się problem z tym, co powiedział, uh, co, co powiedział Adam i co mówi Gravel. Ten, naprawdę, ten film nie jest dobry, i ja uważam, że, że w zależności z jakiej perspektywy go interpretujemy, można wyciągnąć na jego temat bardzo um, różne wnioski. Ale rzecz, którą chciałbym wykazać tutaj, i na którą chciałbym zwrócić uwagę. Podczas gdy Adam czepia się sformułowań, Gravel mówi o wydarzeniach w czasie. Tak? Bo zobaczcie, on powiedział: Gravel powinien powiedzieć, że żaden z tych polityków, nie został w in The Office, tak? Nie został, nie został na swoim stanowisku dostatecznie dłu yy, specjalnie długo. Ale powiedzenie tego, jeżeli nie chce się zrobić przeskoku czasowego, a chce się na przykład powiedzieć o tym, że to doprowadziło do reakcji na wschodzie, czyli pewnej ciągłości w czasie, yy, uniemożliwia powiedzenie tego. Tak? Nie można jednocześnie powiedzieć, oni zostali na krótko, ale jednocześnie przez. Znaczy, Okej, okay, można. Można powiedzieć, oni nie byli krótko, ale, to ale ich obecność wystarczyła, żeby zrobić X, o czym teraz mowa, i jednocześnie, żeby oburzyć ludzi na wschodzie. tak? Natomiast niestety Adam po raz kolejny szuka tych sformułowań, które zdradzają rosyjskich agentów. A.

And here I want to briefly consider manipulation through word choice. The US recognized interim government was full of far right people, the Easterners were horrified at what they saw was a far right seizure of power, the elimination of Russian as an equal language, the use of emotional, loaded language serves to feed into the overarching narrative that the evil US is funding evil Ukrainian Nazis, and the poor, Russian speaking Ukrainians are very scared. Funny enough, this rhetorical trick is once again familiar to me from channels like PragerU. This is the reality that police commanders in urban areas face every day. And every day they get calls from law abiding citizens in high crime neighborhoods begging for assistance. Greville Institute also doesn't mention that Russia tends to actively use the Russian language as a geopolitical weapon. Russian speakers to Russia is like oil to America. If you have too much of it, sooner or later their army shows up on your borders to liberate your country. Also, I love how they put the story of the service workers next to the Svoboda image. The government was usurped by evil anti Russian Nazis, it is implied, who have instituted the draconian measure of service workers in Ukraine having to engage customers in Ukrainian unless the customer asks for Russian, in which case it's fine. Okay. But in the next segment, they go even No dobrze, tylko widzicie, tutaj znowu pojawia się problem tego, że są e, e, kraje z więcej niż jednym językiem urzędowym, nie? To e, mimo wszystko była zagrywka nastawiona na potrzeby e, pewnej grupy ludzi nad pewną inną grupą ludzi. Czy, e, czy, czy, czy to nie jest coś, co trzeba by wziąć pod uwagę? was nie, nie co, co form of trivializing actual Russian imperialism through euphemisms. Anti-government protests broke out across the East. In the eastern peninsula of Crimea, people were furious. Many of them talked about joining Russia, so the Russian government saw an opportunity. They wanted to encourage a surge of Russian nationalism for its own benefit. So Russia annexed Crimea and held a disputed referendum to legitimize the decision. The Russian government wanted to encourage a surge of Russian nationalism for their own benefit, so Russia annexed Crimea and held a disputed referendum to legitimize the decision. And isn't that amazing? At least they used the word annexed there, so it's only 99% reprehensible. But hey, if that's the game we're playing, let's roll. Nazi Germany wanted to encourage a surge of German nationalism for their own benefit, so they annexed the Sudetenland and held a disputed referendum to legitimize the decision. I'm surprised. Redukcja re, re, ad nazi. W sensie zrobił to po raz drugi i po raz drugi uważam, że ten przykład jest po prostu słaby. W sensie, e, tak. E, Część z Was prawdopodobnie pamięta strańsko o zielonych ludzikach i o tego. E, e, nie, to było przed inwazją nomader. Ale ja y, widzę, że nie jesteś od początku, ponieważ ja nie powiedziałem, że to wideo jest dobre. Ja wręcz podkreśliłem więcej niż raz, że to wideo nie jest dobre. Po prostu uważam, że Adam nie umie argumentować i na przykład WOSZ zrobił dużo lepszą robotę w kwestii tego wideo. I. I. Yy, 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 jakby. Chodzi mi o to, że. szeregu miejsc. Adam argumentuje w słaby sposób. E, robiąc takie. E, Aha, tu cię mam. Złapałem cię za nogę. I szczerze mówiąc. To jest coś, co totalnie da się mnie wytknąć. Myślę, że w więcej niż jednym wideo jesteście w stanie wytknąć mi, że chlapnąłem coś i powiedziałem, a tu cię mam. I to niekoniecznie było trafione. I e, ja myślę, że, że, że uznawanie tej omylności jest, e, jest e, o tyle ważne, że ja na przykład nie próbuję powiedzieć Adam bad, nie? E, tylko to nie wyszło. Why the Gravel Institute try to trivialize Russian imperialism so openly? It's almost like they and their audience only have a problem with imperialism when it's the US doing it. Almost. As many as 95.5% of the electorate in Crimea have voted to join Russia. We are going back home. Crimea is in Russia. Yeah by the way, this 95.5% result is bullshit. we know this because, as i have mentioned in my original ukraine video, a russian state agency accidentally posted the real results. according to them, the real result was about 50-60% voting for joining russia, with a turnout of about 40% in a referendum on the russian military occupation, where the two choices were yes and yes but later, and where the choice of remaining part of ukraine was not on the ballot. the grevel institute doesn't mention any of these details. instead, they take all these lies, falsifications, and frauds Committed by Russia and stuff it neatly under the phrase disputed referendum. Energize. ale to dokładnie. Argumentowałbym, że istnieje pewien, pewna korzyść. Nawet jeżeli ja sam nie stosuję się do tej, uh, do tej zasady, ale argumentowałbym, że, że istnieje pewna korzyść w mówieniu językiem CNN-u, czy u nas TVN-u, w takich materiałach w sensie jeżeli faktycznie um, gravel chce grać na, na, na przekonanie e, lipków do, do, do lewicowych wartości, to stosowanie tego samego języka, które, które, które lipkowie słyszą, e, który lipkowie słyszą w um, właśnie CNN ma swoje, ma, ma swoje wartości, tak? Ponieważ tworzy spójną narrację, po, po której jest, człowiek jest w stanie prześledzić pewien, pewien ciąg myślowy. Uh, czy gdyby powiedzieli, że. Uh, it's pretty much. It, it, it's known that the, 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 the referendum was, was a scam. Uh, czy to byłoby bardziej prawdziwe? Tak byłoby. Czy byłoby. Lepszą opcją w przedstawianiu konkretnej grupie, konkretnej myśli? Niekoniecznie. I myślę, że to są też takie rzeczy, które, które jak się chce mówić do konkretnych ludzi, to trzeba konkretnie przemyśleć. Mimo wszystko, Adam w widoczny sposób inspiruje się, tak? Age Bomberem, chociażby, tak? Gdzie jedną, gdzie pojawia się ta przebitka z Citation Needed. Um, I to, w tym nie ma nic złego. Po prostu. To niekoniecznie jest ten sam język, tak? Ja myślę, że e, znam dużo ludzi, których Adge Bomberem bym nie przekonał do lewicowych wartości. Mimo że e, tego. Że, że e, jest to jedna z najlepszych, e, na, 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 najlepszych osób produkujących kontent, jakie, jakie moim zdaniem żyją. E, ale mówię, no okej. Okay. Ja rozumiem oburzenie, które jest jeszcze dodatkowo spotęgowane tym, że tu jest takie pierdololo, a jest? Znowu. A rozumiem, że ten język, że, że, że w, dobie, w dobie agresji ze strony Rosji chcemy, żeby ten język był ostry, żeby on był spierdolnięciem. I nie mówię tego jako e, też spowianie Adama, tylko mówię, że tak, to jest uzasadnione, potrzebujemy takiego języka i że można się wkurwić, jak ktoś załaga za język. A... Ale jednocześnie mówię, no widzę, widzę, skąd ta myśl wychodzi, szczególnie w tego. E, Mówienie królowymi słówkami nie jest znacznym zmówieniem językiem liberów, w Polsce cała masa używa agresywnego i pozbawionego niuansów języka. Tak, ale dzisiaj mieliśmy przykład tego, że na przykład ludzie źle reagują na mnie, bo ja za dużo bluźnię i, i używam zbyt agresywnego języka. E, wiesz, to jest ten kasus... Yy, yy, no, belki i drzazgi, nie? Ty możesz używać do, 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 do dowolnie chujowego języka, ale jeżeli ja zacznę ci odpowiadać tym samym językiem, to ben, to to, to, to się słuchać. Znaczy, to ty przestaniesz mnie słuchać, Boże. I, I myślę, że to jest troszeczkę to, że jest bardzo dużo liberałów. Którzy używają parszywego języka, cześć, tato, a jednocześnie są oburzeni, jeżeli ktoś używa tego języka. I, 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 i to niestety też ma znaczenie. The by aneksację i wspieranie ruszyńskich armed i military personel, anti-government protest became a full-blown secesionist movement. eastern provinces like donetsk and luhansk held separatist referendums and declared independence the new government branded these rebellions as quote terrorist actions ukraine entered a civil war there's also a proxy war with russia okay, so anti-government protests became secession movements after they were energized by the annexation of crimea and were supported by the russian military. i'm glad they admit that at least. then donetsk and luhansk held referendums, declared independence, and the new ukrainian government declared these, quote-unquote, terrorist actions. and so, two things. number one, you don't need to put terrorist actions into quotation marks. what they did was, by definition, terrorist action, whether or not you consider it more. <sighs> 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 yes, but if Znowu czepiamy się teraz troszeczkę, ale w porządku. Oddaję Ci to, Adam. Możesz, możesz być niezadowolony z tego, że użyli cudzysłowia. Eee, tylko w takich ramach, jak w przypadku, jestem skłonny, że używanie takich okrągłych słówek oznacza złe intencje. Myślę, ja, ja czuję, że mam za mało dowodów na to, że Gravel jednoznacznie ma złe intencje, żeby im je przypisywać. Szczególnie że. Wiemy, że na przykład próbowali zmienić kilka razy tytuł tego wideo, prawdopodobnie, żeby właśnie nie wpaść w nurt narracji e, antyukraińskiej. A to jest jednak też temat, który. E, w sensie. Rozmawialiśmy o tym, tak? E, pytaliście się mniej więcej niż raz o batalion Azov. I uważam, że e, teraz Azov jest. Batalionem, który, no, spełnia swoją rolę uh, i tak naprawdę nie powinniśmy martwić się o nich teraz, tylko powinniśmy się martwić o to, jaka będzie przyszłość. Uh, niezależnie od tego, co się ostatecznie z tym batalionem stanie. Więc, no... Zarówno to, jak i... Uh, jak i kwestia Bandery uh, zostawia pole do dyskutowania o yy, nacjonalizmie i jego potencjalnych konsekwencjach um, yy, dla Ukrainy, tak? tylko zostawia to miejsce na czas pokoju. Teraz to jest w ogóle temat, którego nie powinniśmy ruszać. Oral. Number two, and this is very much a recurring theme now, Grevel Institute left out an important detail, namely that at the time of the independence referendums, the war in Donbass had already been going on for at least a month. Meanwhile, Grevel Institute makes it sound like the war happened after the referendums. So no wonder the Ukrainian government brands these as terrorist actions. They were fighting a war with them at that point. Now you might think I'm picking at minor points here, but consider the overall picture they're painting. If someone unfamiliar with three <laughs> history watches this, what narrative have they been given so far? Ukraine collapsed in the 90s and became a shithole country. This caused a far-right resurgence in the pro-Russian people in the East were afraid of this. The far-right hijacked the protest against the somewhat pro-Russian president and murdered dozens of protesters. After people chased away the president... To znaczy, ten punkt, czyli drugi punkt, który tam podaje, uważam, że jest, że jest dobrą rzeczą, którą wytknął. Gravel na pewno nie uniknął tego framingu. Na pewno ten framing pojawia się w ich wideo. Eee. Szczególnie, że właśnie tak Janukowicza nazywają troszkę prorosyjskim, nie? A nie rosyjską kukłą, eee. która dwa razy de facto próbowała ukraść eee. Eee. władzę, więc... Eee. Nie, to było chyba w sytuacji tego, że go przegłosowali, że ma spierdalać. Nie wiem, do zapytaj ich, nie jestem ich scenarzystą. Eee... No i ta ostatnia narracja, że... Czy... Nie jestem pewien, czy zgadzam się z tym ujęciem, ale wydaje mi się, że tutaj może mnie dotykać klon tzn. poczekaj, Słyszałem mam napisane, na chwilę. Nie jestem pewien, czy zgadzam się z tym punktem, ale tu może mnie dotykać klątwa wiedzy, ee, bo wiem, że e, wiemy mniej więcej, jak wyglądały okoliczności zaistnienia tych rzeczy, więc e, tutaj, tutaj nie jestem pewien, czy jestem w stanie się dobrze od, od, odnieść do, do samego Gravela. Natomiast, no tak, no niestety ten nowy przejściowy rząd miał significant prezens, prezencji, to, to jest na przykład problem. Means, do you which a how about everyone is wrong? the new government had a significant neo-nazi presence people in the east were afraid of this so after russia took crimea they declared independence which began a civil war with the ukrainian government branding them as terrorists and would you look at that we have arrived at official russian state propaganda this is the narrative russia today tries to sell people in the west and even though grevel institute does say that the russian military is involved they present this in a context that makes their involvement arguably justified you know russia might have involved this mi <laughs> Jeżeli miałbym omawiać e, dziury w tym wideo, to, znaczy w oryginalnym wideo, to raczej spodziewałbym się, że e, ich e, ci e, researcherzy po prostu zjebali sprawę. W sensie e, bardzo leniwie podeszli do tego tematu i używali źródeł, które były strasznie gówniane. Nie wiem, czy poszedłbym aż tak daleko, żeby utrzymywać, że to jest e, rosyjska propagandówka, dlatego że e, widziałem dużo bardziej blantant, dużo bardziej hamskie e, przykłady rosyjskiej propagandówki. Aczkolwiek znowu to może być propagandówka nieskierowana do, 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 do mnie, w związku z czym może aż tak bardzo mnie nie uderza. Nie? military in Ukraine, but they're supporting Russian-speaking people who were horrified at what they saw was a far-right seizure of power, so of course the Russians would help them militarily. This is apologia. It's also a lie, as we've discussed. But after decades of austerity and corruption, the Ukrainian army was totally unable to fight. So a lot of the action fell instead to the people who were the most violent, the ultranationalists. So a new paramilitary emerged, it was called the Azov Battalion. And unlike the official Ukrainian military, Azov's volunteers were willing to go the distance. But Azov wasn't just any random organization, it was a pretty disturbing far right group. It had come out of neo Nazi street gangs that had been used as muscle by Ukrainian elites in the 90s and 2000s. Azov members regularly sported tattoos of swastikas. Their symbol was based on a Nazi emblem. Their leader declared that their mission was to, quote, lead the white races of the world in a final crusade against the Semite-led Untermenschen, subhumans. But Azov's neo-Nazism turned out not to be such a huge concern to the Ukrainian government. Because in 2014, a guy named Arsen Avakov became Interior Minister in charge of police and security. And Avakov had been a longtime patron of the neo-Nazi gangs. And when he was a regional governor, he used them as enforcers. So, when he became interior minister, Avakov had the Azov battalion incorporated into Ukraine's National Guard. So, the Ukrainian military was in shambles as a war was going on in the east, fueled by Russia. In response, the Ukrainian government turned to the ultranationalists to help beat back the enemy. Then, the minister of interior made the Azov battalion. W tym momencie, teraz powiedzieliście o propagandzie, która może po prostu nie jest skierowana do mnie, nasza mnie nie domyślić, miałby to być język skierowany do liberałów, właśnie taki, który sprawiłby, że rosyjska narracja byłaby dla nich strawniejsza. Widzisz, tylko ja. Yy, 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 ja tutaj teraz widzę jeden problem, Nie. Yy, nie wiem, na ile powinienem rozumować, w czy na ile powinienem w ogóle operować w kontekście tego, że no ok, ale być może e, warto pomyśleć o tym, na ile Azov jest na przykład podobny do e, tego, e, do Nopu, tak? E, albo do, do, do innych Lolo w Polsce. Bo też warto pamiętać, że Azov to nie jest jakaś gigantyczna organizacja, tak? To nie jest... to nie jest pizdylion eee, e, żołnierzy, to jest tam... tysiąc? Więc... Narodowe Odrodzenie Polski. Mm. Eee, więc no, widzicie, widzicie ten problem, nie? Że my w tych organizacjach Nacjololo mamy też koło. E, te, te organizacje Ciololo, zresztą Szymek mówił o którejś e, e, z nich, że no, bo oni nie są tacy groźni, bo jest ich tysiąc, nie? gdyby to był tysiąc uzbrojony przez amerykańskich żołnierzy? Czy, czy faktycznie byśmy patrzyli na to tak kłopotowo, że jest tylko tysiąc? No, 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 no właśnie, nie? A nie, nie, to... Yy... Jak to się ma do tego co napisałeś, w tym, ma się w tym sensie, że um, rosyjska propaganda wyolbrzymia te rzeczy yy, i jakby ekstrapoluje to, że yy, są na ziole wszędzie, co jest bullshitem oczywiście. No, ale z drugiej strony, czy lewicowcy powinni czuć się dobrze z tysiącem ludzi pod bronią? O to mi chodzi. Może faktycznie za duży skrót myślałem, zrobiłem, ale, ale, ale to mi się rzuciło w oczy. and officially part of the national guard and my question here is what else was the ukrainian government was supposed to do the country was falling apart the separatists were spreading westward their military was in shambles and among the few forces you did have you didn't know who's going to betray you for russia then comes a group of highly motivated ultra-nationalists with weapons training whose entire worldview is predicated on fighting russian invaders and whose allegiance is unquestionably with ukraine and they tell you give us weapons A, okej, okay, dobra, Miki. Dobra, to po prostu poszedłeś. Po... Ja już myślałem, byłem dalej. Eee, tak, myślę, że wiesz, że. Ja dalej mam poczucie, że to jest język neoliberałów. Że to jest kurwa ten Macron mówiący, że o, bo nie można brzydko nazywać Putina, nie? I że takich ludzi niestety jest dużo, i że dlatego trzeba używać przy nim gładkich słówek. I to niekoniecznie czyni z tych gładkich słówek propagandę jednej czy drugiej strony, tylko akceptowalny w pewnych kręgach dyskursu język. I. Znaczy, pomyślmy o jednym, nie? Myślę, że zwróćmy uwagę na jedno. Jeżeli e, faktycznie Gravel nie jest. Propag... Za, załóżmy, załóżmy przez chwilę, niezależnie od Waszych poglądów w tym momencie i Waszego spojrzenia na to, załóżmy przez chwilę, że e, Gravel nie jest e, rosyjską propagandówką, albo nie jest w tym wypadku rosyjską propagandówką, tylko jest po prostu odpowiednikiem Pregeriu. Odbiorcą Pregeriu nie jest. E, pff, 30-latek. No, to na pewno nie jest, nie wiem, 25-latek, który, który ma się nasłuchać tego. Tylko osoba prawdopodobnie w okolicach czterdziestki, która, która ma dzieci, która jakby już ma się za taką stateczną, spokojną, ułożoną i w ogóle. I jeżeli mówimy o takim odbiorcy, no to. Agresywny język kojarzy się z językiem młodych, podburzonych, wkurwionych, szamoczących się. Jeżeli przyjmiemy, że właśnie za wykładnie to kogo mówimy i dlatego dobieramy język, to myślę, że ten język jest dobrze dobrany. Natomiast myślę, że jeżeli, jeżeli tylko ta średnia wieku spada, to im bardziej spada, tym bardziej gówniany jest ten język. and support, and will get shit done. What decision maker would say no to that? Even if you hate the Fall Riders, wouldn't sending them to war mean many of them would die? That would be a win-win, right? You help halt the Russian offensives, and you end up with less ultranationalists in the end. And the reason why they got integrated into the National Guard is because they did get the job done. They were effective, had high morale, and could be trusted to not switch sides. At the end of the day, the Azov battalion's rise to prominence could have been avoided... If Russia didn't invade Ukraine in 2014 and 2022, Prawda? it seems like this would be the quick and easy solution to Ukraine's supposed Nazi problem. If we can agree that groups like ISIS or the... Kurwa, ale widzicie, i, i widzicie, i tu pojawia się problem zadamy. Supposed na Nazi problem. Tylko, że ten nacjonalizm e, istnieje i jest rzeczą faktyczną. Przypomnę jeszcze raz: 70% kurwa poparcie dla bandery na zachodzie. To nie jest ciut. A bandera, jakkolwiek by nie, 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 nie ubierać tego w. To, to poparcie wymierzone w Rosję, dalej jest rzeczą, która odbija się też na relacjach z Polską, ponieważ kurwa zamordow zamordowano Polaków w Wołyniu i osoby które które bardzo potrzebują żyć prawdą historyczną nie odpuszczą tego jeżeli to będzie eskalowane. The Taliban rules to prominence due to western meddling. Why can't we then say that groups like Azov did so due to russian meddling? Gravel Institute spends the next section of their video describing how U.S. military assistance ended up in the hands of ISIL fighters. Once again, in somewhat of a contrast with the original title. E, ja myślę, że odpowiedzią, dlaczego talibowie kontra nie talibowie e, jest bardzo proste... A właśnie, tu zwrócę uwagę na jedną rzecz. Wiecie dlaczego zestawienie z talibami jest nie, 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 nie uzasadnione? Dlatego, że e, talibowie e, uformowali się. Na w, bezpośrednio, na skutek e, działań Amerykanów. I to nie uformowali się w ten sposób, w jaki uformowali się narodowcy w Ukrainie, tylko uformowali się w taki sposób, że kwestie, że pamiętajmy, jak bardzo sztuczne i e, arbitralne, i nie mające nic wspólnego z rzeczywistością, są podziały Bliskiego i dalszego wschodu, które funkcjonują dzisiaj. Jak poczytacie o historii konfliktu w Afganistanie, tak od początku lat 80., to zobaczycie, jak bardzo duże rozproszenie plemienne tam było, i jak bardzo mało, i jak tak naprawdę mało kto myślał w perspektywie Afganistanu jako całości, jako całego kraju. Tego samego nie można powiedzieć o Ukrainie. Wręcz przeciwnie, ponieważ talibowie nie bronią kraju, tylko wartości. A dla nich kraj jest środkiem pośrednim, ponieważ kraj jest, jest, jest źródłem wpływów. Znaczy inaczej, powiedzenie, że bronią wartości jest udawaniem, że oni wierzą w to, co mówią, więc też nie do końca do, do, dobrze to powiedziałem. E tej w pierwszej kolejności na swoim sztandarze stawiają wartości, a nie kraj. A w Ukrainie raczej jestem pewien, że działa to odwrotnie: że ten kraj ma być nasz i ma przyjąć nasze wartości. Of the video, which suggests a direct and deliberate effort from the uss part or does it? Turns out, as I was making this video, they changed the title from "How America Funded Ukraine's Neo-Nazis" to "America, Russia, and Ukraine's Far Right," and they even had to edit their description, saying, "This video is about American funding for the Azov Battalion. It explicitly condemns Russian propaganda that Ukraine is a neo-Nazi country." "Quote unquote." We stand... No, nie się, że zrobili kurwa takiego edita w momencie, w którym zaczęła się wojna. Strongly against Russia's invasion, and will be publishing a video about the Russian oligarchy and the rise of Putin. They say they condemn Russian propaganda that Ukraine is a neo Nazi country after having spent nearly 10 minutes priming you for that exact conclusion. They say Ukraine is still mired in a war on its territory, and the Russian government likes to use Ukrainian nationalists in its propaganda, part of its practice of painting all Ukrainians as Nazis. Of course, those claims aren't really true. But then they spend the rest of the video telling you how it actually is true. But Ukraine still does have a serious and militarized neo-Nazi problem. So since the 2014 uprising, two things are not first statement does not the Ukraine's far right has become increasingly powerful. Azov veterans have been given high positions in the security services. The new Ukrainian government even made it a criminal offense to deny Bandera's heroism. And in 2021, the United States and Ukraine were the only two countries to vote against a UN resolution condemning the glorification of Nazism. A climate of impunity has developed around far-right violence. No i co jak co, ale Bellingcat to bym nie podważał, a zaraz zrobi to. A zaraz zrobi to Adam. Bellingcat to jest taki niezależny outlet tego dziennikarski, który, który między innymi w tej chwili bardzo dobrze śledzi wydarzenia w Ukrainie. Właśnie to mi, to mi się bardzo nie podoba w tej narracji przyjętej przez Adama. To znaczy, że dla niego jedynym sposobem na to, żeby przeprowadzić uczciwą narrację na temat Ukrainy jest powiedzenie, że naziści tam nie istnieją. Albo że, nie ma, że, że nigdy się nie ma co nimi przejmować. I tak jak powiedziałem, rozdrapywanie tego w środku wojny, tak, wojny agresji Rosji przeciwko Ukrainie jest okropne. Jest, jest w ogóle, nie powinno być miejsca pod żadnym względem. Ale... będąc Polakiem, uważam, że ani, ani Polacy, ani, ani Węgrzy tym bardziej, nie powinni umniejszać kwestii o, szalejącego nacjonalizmu. W, w, u, czy u siebie, czy w sąsiednim kraju, jakim jest Ukraina. Na ile moim zdaniem te nie wierzą w e, głoszone przez nich wartości budowy państwa? Ci wysoko w hierarchii? Myślę, że bardzo mało ich wierzy. Ci w, nisko w hierarchii? Patrząc na to, jak są indoktrynowani? Wierzą. W, e, kiedy się mówi o... Kiedy mówi się o... o, o jakby rekrutacji, czy... czy... czy, czy, czy a, czy, czy, czy budowaniu struktur tal Talibanu, yy, to mówi się o tym, że bardzo dużo chłopców jest wbrew swojej woli, jakby wciąganych w te struktury. I oni są tak prani, w sensie, oni przedstawiają się jed jedyną słuszną wizję świata do tego stopnia, że oni muszą tym żyć albo, albo no, nic dla nich nie zostaje, bo są się ofiarami. Tak? Bo, bo była też dużo mowy o tym, że nawet w e, tych te, teoretycznie the good, the good Guys, czyli w tych afgańskich siłach wojskowych, było na przykład bardzo dużo przemocy um, pedofilskiej. Więc. Natomiast chodzi mi przede wszystkim o to, że wiemy, że. Y, 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 Granice krajów i idea krajów działa troszeczkę inaczej poza Europą. I eee, kraje czasem używają swoich granic jako wymówki, ale na przykład ten konflikt, który ma w tej chwili miejsce bodajże w Etiopii, gdzie formalnie chyba to jest chyba jakoś tak, że Etiopia nie jest w stanie wojny, ale jej. W odpowiednik województwa jest, w eee, są jakieś tam się jakieś bardzo dziwne rzeczy dzieją. Eee, ja, ja mogę teraz przekręcać, bo nie pamiętam dokładnie tej sytuacji. Eee, I to, to, że się dzieją, to, że się dzieją takie rzeczy, eee, trochę powinno jasno rysować eee, nam to, że, że to nie są jeden do jednego porównania, nie mogą być. Natomiast Adam bardzo chce znaleźć te porównania, nie przyjmując do wiadomości, że ta sytuacja może być odrębna. Szczególnie, szczególnie w przypadku wojny o skali i rozmachu, jakiego na świecie nie widzieliśmy od bardzo dawna. I to nie tylko w Europie, ale na świecie. Straty Rosjan? To oni. To oni w... W tej chwili stracili e, już chyba mniej, e, już chyba więcej niż w Afganistanie przez 10 lat. To powinno chociażby informować o tym, jak duże są tego. Straty, straty w cywilach, stopień zniszczeń. Syria się nie umywa. I to jest przerażające. Bo wiemy, bo wiemy jak długo trwa wojna w Syrii. Także. E, może zamiast na siłę szukać tych porównań, skupimy się na tym, czym Ukraina jest. A jest krajem, który zasługuje na e, funkcjonowanie jako wolny, niepodległy, demokratyczny kraj. I potencjalnie przeszkodą już w czasach pokoju dla, 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 te, dla tej sytuacji może być. Battalion Azov. Attacks against Roma and gay people go unpunished. A 2018 report found that Ukraine had more incidents of anti Semitic hate crimes than all other post Soviet republics combined. That last article they show there is particularly interesting. Report Ukraine had more anti Semitic incidents than all former Soviet countries combined, on the Jewish Telegraphic Agency. This report comes from the Israeli Ministry for Diaspora Affairs. A striking exception in the trend of decrease in anti Semitic incidents in Eastern Europe was Ukraine, where the number of recorded anti Semitic attacks was doubled from last year and surpassed the tally for all the incidents reported throughout the entire region combined, the report said. So that sounds rather alarming. However, further in the article you'll find this bit. In an article published Saturday on Radio Liberty, a Ukrainian state historian dismissed the Israeli report as anti-Ukrainian propaganda, and a researcher of anti-Semitism from Ukraine said the Israeli report was flawed and amateurish. The researcher, Vyacheslav Likachev, who is affiliated with the VOD Association of Jewish Communities and Organizations of Ukraine, suggested in the article that the report's authors merely summed up the incidents they found reported online in a quote, "blatant lack of professionalism and violation of all standards of hate crime documentation which are guided by Professional monitoring groups both in Ukraine and in the world. End of quote. Grevel Institute, of course, never mentioned this bit. But here, I also found this article on the Jerusalem Post. Boris Loshkin, Ukraine is least anti-Semitic country in Central Europe. In addition to serving as president of the Jewish Confederation of Ukraine, Loshkin is also a vice president of the World Jewish Congress and the Eurasian Jewish Congress and works intensively with the European Jewish community. Loshkin says that today, Ukraine is regarded as the least anti-Semitic country in Central Europe and is a much more open and accepting society. The relationship between between Jews and Ukrainians is very tolerant, and it is a safe country for Jews, he says. The Ukrainian Jewish community is very active. There are many Jewish organizations, both religious and non-religious, there are Jewish centers, Jewish schools, and kosher restaurants. And now there are even battle rabbis fighting the Russians, I might add. The Pew Research Center actually did a survey in Eastern Europe asking respondents if they would not be willing to accept Jews as citizens of their country. Only 5% of Ukrainians agreed with this, making them the most tolerant country in the area. In contrast, 14 of Russians wouldn't accept Jews as Russian Citizens. So that... Znaczy. Widzicie, i tutaj jakby pojawiają się, jest kilka problemów. I ja przejdę przez nie szybciutko, bo to akurat nie są takie duże rzeczy, na których chcę się zatkać. Za Pierwsza rzecz jest taka. 5% osób zaakceptowałoby, znaczy nie, nie chciałoby mieć współobywateli, którzy są Żydami. Okej. Okay. To jest bardzo dobra statystyka dla Ukrainy. Super. Pytanie brzmi ile faktycznie miało miejsca przypadków przemocy, ponieważ te dwie rzeczy, jedna nie wyklucza drugiej, tak? Ponieważ może po prostu istnieć na przykład nieme przyzwolenie, żeby ludzie z konkretnych grup Namely, na przykład, weterani z Azowa e, robili co chcieli i oni mogą e, wyrabiać spokojnie powyżej średniej. Przyjmijmy na sekundę. E, natomiast, e, drugą rzeczą jest to, że cytowanie wewnętrznych ukraińskich przedstawicieli wspólnoty, wspólnoty żydowskiej. To jest troszeczkę tak jak ten rabin, z którym Szymon rozmawiał. Tak, on był rabin. Dwu, nie rabin. Eee, o Jezus. Eee, ten eee, uczony islamu, z którym Szymon rozmawiał, który mówił, że nie ma agresji w stosunku do. Eee, imam, dziękuję. Nie wiem, uciekło mi słowo. Eee, nie ma agresji w stosunku do muzułmanów w Polsce. Czy nie ma, czy do niego nie docierają o tym informacje, bo to są dwie bardzo różne rzeczy. I, wiecie, ja tutaj nie chciałem robić researchu, ponieważ, ponieważ czuję, że temat związany z w ogóle antysemityzmem jest bardzo ciężki i bardzo trudny do wyjaśnienia. W taki sposób, żeby nie powiedzieć czegoś złego. Natomiast, znaczy żeby nie powiedzieć czegoś, co będzie problemem, może tak? Ale jednocześnie nie wydaje mi się, że linia ofensywy, którą przyjął Adam, jest tutaj w pełni. Znaczy w pełni rozprawia się z problemem. I dlatego mówię. Ja widzę dużo, dużo, dużo jakby słabej krytyki w wykonaniu Adama tutaj i, i to do mnie bardzo, bardzo jakby nie wiem, nie trafia, bardzo mi to uderza. There you have it. Ukraine is not exactly an anti-Semitic hellhole as the Grevel Institute or the Russian government would want you to think. But it's not a coincidence that the denazification of Ukraine was the primary excuse for Russia's invasion. That's the reason why Grevel Institute had to edit the video's title, by the way, to not make it too obvious that they're shamelessly peddling Russian state propaganda while at the same time insisting that they don't. In the comment section, a user even pointed out the glaring contradiction in their video. The explanation of the east-west split is useful, but it seems odd to talk about Ukraine's far right without also talking about Russia's far right, the Russians aren't the defenders of leftist rebels; they are the gangster capitalists mentioned earlier in the videos. There's arguments to be had about whether arming the Ukrainians is the correct approach to this situation, but the framing of the arguments in this video makes it seem like the Russians are justified in supporting rebels. Which he is The main of this video is about how America is not justified in its support. And Gravel Institute actually responded to this, saying that's very true. We focus on U.S. stuff just because we're based in the U.S., but we obviously don't support Russian aggression and imperialism in Ukraine. We'll do a video. About Yanukovych, the Donetsk clan, and gangster capitalism, Akhmetov comes to mind, in the future too. They obviously don't support Russian aggression and imperialism in Ukraine, they say, under their video justifying Ukrainian aggression and imperialism in Ukraine. And their Twitter record is similarly checkered. On the 22nd of February, two days before the Russian invasion, they tweeted, Two things can be true at once. One, Russian aggression in Ukraine is absolutely unjustified and should be condemned. Two, American and NATO involvement has only made the situation worse. So once again trying to both sides their way out. Kurcze, ale widzicie na przykład to to jest optyka, którą jestem w stanie przyjąć. Dlaczego? Dlatego, że e, w tych dniach poprzedzających w e, e, w tych dniach poprzedzających inwazję bardzo dużo działo się na takim poziomie, że Amerykanie straszyli, że Rosjanie poprowadzą inwazję, a kraje europejskie bardzo starały się studzić ten, ten narrację. I z tej perspektywy, też mając to w głowie, jestem w stanie zrozumieć, dlaczego. Ktoś przyjąłby taką pozycję, nawet jeżeli się z nią e, nie zgadzam. Bo ja mówiłem, że, że musimy pamiętać o amerykańskim imperializmie przed i możecie mi dawać shit za to, ponieważ I did fuck, the, fuck up pod tym względem. Ale też, znaczy, może nie tyle fuck up, co mówiłem o nim, aż przyszła wojna i dla mnie to był koniec tematu. E, natema, natomiast. E, Wydaje mi się, że e, jakby percepcja, że Amerykanie cały czas straszą i że ta pętla się zaciska przez Amerykanów była łatwa do przyjęcia przed, tu, tuż przed wojną. Of the situation. You know, a local domestic serial abuser is threatening to kill one of his ex-girlfriends and loiters around her house with a shotgun, and then Grevel Institute comes along and points out how what he's doing is unjustified and should be condemned, but also how the local anti-domestic abuse league has only made things worse because now the man feels unsafe because of them. And then, when the Russian invasion began, Grevel Institute tweeted the following: The heroic efforts of anti-war protesters in Russia deserve the unconditional support of the international left. Also, ordinary Russians and Ukrainians do not want war. Putin's invasion is an evil act that will destroy the lives of innocent Ukrainians, will plunge Russia into economic desperation, and will bring the world closer to the brink of nuclear annihilation. So, that's nice. At least they're admitting that the invasion is bad, unlike a lot of their followers underneath their tweets. However, there's also this tweet from the 16th of February. Remember a few days ago when the media said that Russia was going to invade Ukraine today? Whatever happened to that? I won't find this tweet on their page anymore, because they deleted it. But people took screenshots, so we get to enjoy it even now. So, up until the invasion, Gravel Institute told the line that Russia... Russia Invading Ukraine is Western propaganda and then they had to backtrack like crazy, deleting tweets, changing the title of their video and adding the following to the description. Uh, this is once again under a video spreading Russian propaganda that Ukraine is a neo-Nazi country, as Grevel Institute denied and both sides the invasion threat. So once again. Ja przypomnę, że o możliwości przyjęcia Ukrainy do NATO, to najszybciej zaczęli mówić Polacy w ogóle I to z długim wyprzedzeniem. Natomiast Amerykanie na pewno podgrzewali ten temat właśnie w momencie, w którym zaczęła się eskalacja ze strony Rosji. And which is it, Grevel Institute? You can't play this game forever because people will call you out on it, like I just did. Instead of edited titles, descriptions, and clarifications, I would recommend deleting this video altogether. To fight a behemoth like Prager with huge ad budgets and millions of subscribers, you cannot really have content like this published, especially now when it puts you in league with some of the most reprehensible people out there. You won't be bringing anyone over to the left with such content. In fact, you might actively scare people away from leftism with this. Grevel Institute also never talked about the fact that the pro-Russian party in Ukraine has had far lord your support then the far right and how the letter only one is single seat in the 2019 elections inconvenient details i suppose as an aside one of the chairman of the pro russian party in ukraine is no <ingo> branko że akurat gravel robi pigułki pod tym się tutaj to już naprawdę bardzo próbuje dowieść swój temat nie też swój punkt widzenia e Wiecie, co. Znaczy, słuchajcie, bez wątpienia plusem jest to, że gra skasował to wideo. Nawet jeżeli, nawet jeżeli są kurwa pierdolonymi onucami propagandówką, na pewno plusem jest to, że gra skasował to wideo. Raczej. E, raczej światu nie zabraknie tego, nie? E, natomiast. Trochę boję się, że takie nastawienie Adama. Uh, powoduje, że to co? To co nie. Yy, nie. Nie możemy już nigdy o tym rozmawiać. To jest temat, który jest nieporuszalny. Uh, bo. Nie wiem, nie wiem. Co, w sensie... Tak, no się zwadam Adam Something. Jak chcecie do jego wideo, to ja wam zarzucę, bo I mean come on, to... Ja tutaj nie szukam też. Boże, jak to dobrze powiedzieć? Ja widzę wartość w krytykowaniu postawy, nawet jeżeli nie uważam, że ta postawa e, mówi cokolwiek o człowieku, nie? Hello. Bardzo chętnie też dowiem się, jak Wam się podoba ta krytyka, którą za, zaproponowałem, ponieważ e, nie wiem. No, ponieważ, ponieważ nie wiem czy, czy nie spędziłem ostatniej godziny pierdoląc głupoty e, ale, ale starałem się żeby to był jedem za kota o... nic jedem za kota e, nic nie dałem za kota koty się bierze ze schroniska albo od fundacji o... Nie, nie, kocio morda. Widzisz, pytałem się, gdzie ja cię dałem. Nie, ale on był. Z nim to była dłuższa historia. Ogólnie osoba, która go pierwotnie adoptowała. Yy... Yy... Jezus. Osoba, która, która go adoptowała, nie spełniała wymogów, które jej postawiono. Nie pozwalała mu między innymi wychodzić. Może miał być kotem niewychodzącym. Do mnie nie trafiło to języku kierowanym do liberałów. Nie, nie, to, to tego, to, 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 yy, ja bardzo doceniam to, ten, ten, tą krytykę, nie? Uważam, że że to jest też ciekawe ujęcie, e, Miki. Ja. Ja bardzo nie wiem, jak na niektóre z tych rzeczy patrzeć, e, bo dla mnie te rzeczy są takie bardzo, bardzo, bardzo rozmyte gdybym mówił dobrze do liberałów, to miałbym już kurwa 3000, 4000, 5000 followersów. A tak! A tak ty wciąż nie zostawiłeś followa. Ja na pewno muszę wam przeprzedstawić prze, prze, prze patronów, patrony sobie wspierające. I są to nie pizzy, Adam Pawłowski rana Fesa komiakiecy Kieliański mogąż tasajną czubeska na rośnięmi kifyki elej Cześć jestem Janek dawcy kawy z Ciaskiem, Illegery Nowiczych Chryszku Chypatycha Piotrowskich Krzysztof Kraleński Kamil Szabrowny Kucyk Integra KTBM 32 Marysienka, Andrzej Ujemił e, osoby dające kawę Drowka Adam Kropser Borsuk Cukrowy George Olszlawata Martyna Wilczek Aleksandra Lemiesz Marcin Harasimowicz, Sylwanelka, Karolina Rewa Azur Robin Veron Mi Barnaba oraz osoby dające herbatę Arkadiusz Guminski w Lubel Yumkers Plant Klusek wuzetka Herb... Beciara, Jakub Kołodziejczyk, Lakart, Artowod, Podkreśnik, Michał Eśkiewicz, Paweł Pawlik, Fej, Inżynier Pilny, Antybristler i Ton. I ty możesz tam być, ale cię jeszcze nie ma.